Szanowni Państwo, witam serdecznie. Czas powiedzieć teraz, jak można zaznaczać obiekty w trybie obiektowym. Pozwólcie tylko, że wstawię tutaj podgląd wciskanych klawiszy. A więc sytuacja jest taka. Korzystam obecnie z Blendera w ustawieniach takich, że jego keymap działa przy zaznaczaniu za pomocą lewego klawisza. Domyślna opcja. Jedyne, co sobie przełączyłem jeszcze, to jest zaznaczanie za pomocą klawisza A. Czyli klawisz A wciśnięty na scenie w widoku 3D zaznacza albo odznacza wszystkie obiekty. Gdybym miał tę opcję wyłączoną, pozwólcie, że pokażę, to w tym momencie klawisz A musiałbym wcisnąć szybko dwa razy. Natomiast jak go wcisnę raz, to zaznaczam, natomiast normalnie naciskałbym Alt A, aby odznaczyć. Więc byłoby to takie bardziej spójne z całą resztą mapy klawiatury blenderowej. Jednak przyzwyczaiłem się do tego tak bardzo, że wolę mieć jednym klawiszem odznaczenie albo zaznaczenie, jest to po prostu szybsze. I teraz w tym domyślnym stylu, jeżeli będę chciał zaznaczyć jakieś obiekty, to po prostu klikam je lewym przyciskiem myszy. Zauważcie, że gdybym tych obiektów miał więcej, to zaznaczanie tego rodzaju działałoby tak, że zaznaczam każdy obiekt osobno, po prostu pojedynczym kliknięciem. Jeżeli chciałbym zaznaczyć kilka obiektów naraz, wtedy już muszę trzymać wciśnięty klawisz Shift. I wtedy mogę zaznaczać kilka obiektów po kolei na nie klikając. Kliknięcie wystarczy, że zrobię na sam obiekt, czyli na te ściany, które widać. Jeżeli jednak będę w trybie na przykład przezroczystym, albo będę miał włączony wireframe, to już może być z tym różniej. Czasami po prostu samo kliknięcie w krawędź obiektu może wystarczyć, ale już na przykład w samą ścianę może nie wystarczyć. W tym przypadku oczywiście to jeszcze działa. Jednak pojawią się przypadki, później zobaczycie być może, albo sami na nie traficie, że niestety tego typu zaznaczanie nie będzie do końca działało całkiem sprawnie. Teraz tak. Jeżeli chciałbym zaznaczyć kilka z tych obiektów, ale w sprytniejszy sposób niż klikając myszą lub też ewentualnie myszą razem z Shiftem, to muszę skorzystać z narzędzi, które są dostępne w panelu po prawej stronie, więc jeżeli go otworzę i zobaczę, co tam jest, to tam będzie takie specjalne narzędzie do zaznaczania. Pozwólcie, że powiększę ten panel, ustawię część przycisków w pionie i teraz jeżeli kliknę sobie w takie jedno narzędzie, to jest narzędzie do zaznaczania po prostu, to mogę zaznaczać tak jak poprzednio. Ono było w zasadzie w pewien domyślny sposób już wybrane. Natomiast jeżeli kliknę na tło, to się po prostu obiekty odznaczają. Pokażę to może jeszcze w widoku siatki, wtedy lepiej trochę widać obwódki obiektów. Gdy zaznaczam je po kolei z Shiftem, w tym momencie one się robią takie pomarańczowe i kliknięcie na tło gdziekolwiek po prostu je odznacza. W taki sam sposób obiekty się odznaczą, jeżeli kliknę po prostu w jeden z nich, a więc nawet jeżeli są zaznaczone, bez Shifta jak kliknę, to się odznaczają i zostaje zaznaczony tylko ten mój, który kliknąłem. Jeżeli teraz wybiorę sobie z tego menu inne narzędzia, to mam takie coś jak Select Box. Jest to opcja, którą mogę aktywować za pomocą klawisza B, a więc wciskam B i w tym momencie mogę obrysować sobie obiekty, które chcę zaznaczyć. W tym przypadku nie jest ważne, że zaznaczę tylko, znaczy obrysuję tylko część, zawsze się będą zaznaczały, nawet jeżeli malutką część takiego obiektu po prostu obrysuję. W przypadku takiego zaznaczania jest to szybsze oczywiście niż klikanie w pojedynczą masę zwykłych obiektów. Pozwólcie, że te obiekty też sobie skopiuję. Będę miał tutaj znacznie więcej teraz. I teraz co jeszcze? Otóż to narzędzie do zaznaczania za pomocą tak zwanego boxa, czy box select, albo border select, różnie się na to mówi, służy też do odznaczania. Czyli jeżeli na przykład zaznaczę sobie część z tych obiektów, zobaczcie w trybie siatki, jak one wyglądają, to teraz jeżeli chciałbym odznaczyć część z nich, czyli usunąć zaznaczenie, mogę nacisnąć B, aby znowuż być w trybie Border Select i wtedy wcisnę środkowy klawisz myszy. I tym środkowym klawiszem myszy mogę narysować pewien prostokąt, który odznaczy wybrane przeze mnie w ten sposób obiekty. A więc mam tutaj możliwość zaznaczania albo odznaczania. Mogę także nacisnąć B, później z Shiftem, lewym klawiszem, zaznaczyć część z tych obiektów. W tym przypadku nic się nie dzieje. Jeżeli natomiast wcisnę B i zaznaczę je z Shiftem, to one się również będą odznaczały. Więc działa troszeczkę to tak samo jak wciśnięcie środkowego klawisza myszy, z tym, że nie muszę wtedy trzymać klawisza Shift. Kolejne narzędzie, które jest tutaj do zaznaczania, to jest Circle. Jak widzimy po wybraniu tego Circular Select, czy też Select Circle, myszka jest z takim kółkiem, które mogę sobie powiększyć, jeżeli kliknę w narzędzia tutaj po prawej stronie i zmienię promień tego kółka. Wydaje mi się, że powinno działać również kółko myszy, które w tym przypadku powinno powiększać lub pomniejszać to kółko, ale gdy kręcę kółkiem teraz, to jak widzicie, zmienia mi się tylko zoom na scenie. W związku z tym nie jestem w stanie teraz tego przekręcić jakoś inaczej. Tak samo z Shiftem, Kontrolem i Altem kręcenie kółka myszy w ogóle nie działa.
W związku z tym przypuszczam, że może taki skrót jest teraz nieaktywny albo będzie dodany później. Tak czy inaczej, jeżeli już mam takie kółko, to mogę takim kółkiem jeździć po obiektach i tam, gdzie będę w tym kółku miał chociaż przez moment środek obiektu, pomniejsze trochę i zobaczycie, to w tym momencie nastąpi zaznaczenie. Czyli teraz jeszcze, gdy najeżdżam na te klocki, które są tutaj na dole, zaznaczenie nie następuje. Mogę się nawet takim kółkiem przesunąć pomiędzy klockami, przy czym kółko oczywiście na te klocki trochę najeżdża, ale jeżeli nie najedzie ono na środek obiektu, w tym momencie klocek się nie zaznaczy. Teraz najechałem na środek obiektu i się zaznaczyło. A więc widzicie, że w tym momencie muszę przejechać przez środki obiektów. Nie wystarczy, że zaznaczę tylko malutki fragment. I podobnie jak poprzednio, kliknięcie w tło takim circular selectem odznacza obiekty i jeżeli po nich przejadę, to one się na powrót będą zaznaczały. Jeżeli teraz wcisnę środkowy klawisz myszy, to niestety obracam scenę tutaj i nie mam już takiej prostej możliwości, żeby sobie to zaznaczenie usunąć. Ale mam takie możliwości, korzystając z narzędzi po prawej stronie. Mam tutaj tryb zaznaczania na nowo, czyli jak kliknę nowy obiekt, to on się będzie zaznaczał. Ewentualnie będę po nich mógł ciągać. Albo mogę dodawać do istniejącego zaznaczenia. I w tym momencie, jak kliknę w jakiś obiekt, to już reszta się nie odznaczy, ale będą się zaznaczały po prostu w taki tak zwany addytywny sposób. Mogę również wcisnąć subtract i wtedy wszystko, co pomaluję tym kółkiem, będzie się odznaczało. No do tego momentu, aż odznaczę po prostu wszystko. Takie są tryby pracy w tym narzędziu. Kolejne narzędzie to jest tak zwane Select Lasso, czyli narzędzie do zaznaczania za pomocą lassa. Możecie się tutaj poczuć troszeczkę jak kowboje z Dzikiego Zachodu. Zaraz pokażę, o co chodzi. Chcę tylko rozciągnąć ten panel, aby było lepiej widać te napisy. Mamy tutaj nowe dodanie, odjęcie, różnica oraz przecięcie, tak zwane intersection. Ten tryb działa w ten sposób, że jeżeli zacznę malować gdzieś myszą po tle, to powstanie taki obrysowany przez mysz kształt. I ten kształt oczywiście będzie zaznaczał obiekty, jeżeli one się znajdą w jego wnętrzu. A więc mogę sobie zaznaczać w ten sposób wybrane obiekty i ponieważ jestem teraz w trybie new, to każde nowe zaznaczenie tym lassem będzie zaznaczało obiekty zupełnie na nowo. Jeżeli wybiorę sobie dodawanie do zaznaczenia, to każde zaznaczenie zrobione lassem będzie mi te obiekty po prostu dodawało do obecnego zaznaczenia. Nie będą znikały obiekty poprzednio zaznaczone. No jeżeli będę miał na przykład tutaj odejmowanie, to niektóre z tych obiektów mogę sobie wyciąć z tego zaznaczenia. Wystarczy tylko, że je obrysuję i będzie wszystko jasne. Teraz difference jest to różnica między zaznaczeniami. Zatem jeżeli obrysuję sobie pewne obiekty, które już są zaznaczone, to one się odznaczą, a inne obiekty, które nie były zaznaczone, się zaznaczą. To jest takie odwrócenie jakby tego, co było wcześniej. Więc mogę takim lasem okrążyć wszystkie obiekty i część będzie zaznaczona, a część nie. Tak to będzie działało. Więc mogę sobie na przykład zaznaczyć ich połowę, a później szybko obrysować całość i jest zaznaczona druga połowa, a ta pierwsza jest odznaczona. Następna opcja i ostatnia już to jest intersection, to jest przecięcie się zaznaczeń, czyli jeżeli teraz zaznaczę na przykład całość, to zobaczę, że część tego, co zaznaczyłem, będzie zaznaczona tylko wtedy, jeżeli była zaznaczona już wcześniej. Więc teraz jeszcze raz zaznaczę wszystko. Jak widzicie, nic się nie zaznacza, dlatego że nic nie było wcześniej zaznaczone. Jeżeli miałbym na przykład teraz coś takiego jak ADD i zaznaczę tą część, która jest tutaj i chciałbym później ponownie zaznaczyć jakąś grupę elementów, to mogę zrobić to na całej grupie, ale mogę również z tej grupy wykluczyć pewne elementy i te wykluczone już się niestety nie zaznaczą. To jest zaznaczenie, które pozostawia tylko to, co było zaznaczone. Natomiast to, co zaznaczyłem ponownie, będzie zaznaczone tylko wtedy, jak wcześniej już było zaznaczone. Tak zwana intersection. To znaczy, to jest takie przecięcie logiczne jakby dwóch grup zaznaczonych obiektów. OK, więc mamy teraz opisane te zaznaczenia, znaczy te narzędzia do zaznaczeń. Naciśnięcie klawisza W będzie cyklicznie je zmieniało. Jest to czasami denerwujące, ponieważ ja na przykład jestem przyzwyczajony do tego, że pracuję się w Blenderze w tym modelu z prawym klikiem. A gdy mam tutaj prawy klik, to zaznaczenie działa inaczej. I teraz lewym klawiszem przestawiam kursor 3D, niczego nie zaznaczam w tym momencie, natomiast zaznaczam prawym klawiszem. No jeżeli wcisnę W na przykład, to pojawia się menu kontekstowe, które w normalnym trybie, a raczej w trybie przy lewym zaznaczaniu myszą, będzie włączane poprzez prawy klawisz. Więc takie będą różnice. Teraz prawy klawisz włącza menu, klawisz W przełącza tryby zaznaczeń. Trzeba się do tego po prostu przyzwyczaić. Tak już jest w tym Blenderze. Jest to duża, bardzo duża zmiana w stosunku do starej wersji, która od wielu lat była zawsze tak zrobiona, że zaznaczało się prawym przyciskiem myszy i to było święte. Natomiast teraz można mieć albo tak, zależy co kto lubi.
Następne wiadomości dotyczące zaznaczania będą się wiązały już raczej z tym, co mamy w menu Select tutaj, bo tutaj również możemy zaznaczać na różne sposoby różne elementy tych obiektów, które mamy na scenie, a więc przypatrzmy się może, co tam takiego jest. Na początku mamy coś takiego jak zaznacz wszystko, Select All. Zaznaczone jest w momencie wszystko i to jest to samo, co bym wcisnął klawisz A. No więc wciskam klawisz A, zaznaczyło się wszystko. Myślę, że to jest proste. Następna opcja w Select to jest zaznacz nic. I w tym momencie widzimy prawidłowy skrót, to jest Alt A. Jeżeli teraz go wcisnę, on oczywiście działa, mimo tego, że mam A również na zaznaczenie i na odznaczenie połączone. Następna opcja to jest odwróć zaznaczenie. Skrót na nią to jest Ctrl I. Jeżeli będę miał zaznaczone część obiektów, znowu w trybie siatki, wydaje mi się, że będzie widać je lepiej, to teraz jeżeli wcisnę Ctrl I, to w tym momencie odwrócę stan zaznaczenia, to co było zaznaczone się odznaczy, a to co nie było zaznaczone się zaznaczy. Wiem, że to brzmi troszeczkę jak masło maślane, ale raz przynajmniej muszę to powiedzieć. Kolejna opcja jest to Box Select, czyli wybór tego narzędzia, które już widzieliśmy. Potem mamy Circle Select, czyli wybranie zaznaczania za pomocą myszki. Ale potem mamy już coś ciekawego i to jest zaznaczanie według rodzaju. I możemy wybrać sobie teraz rodzaj taki jak mesh, czyli zaznaczymy wszystkie mesze na scenie. Gdybyśmy mieli oprócz takich meszy na przykład jeszcze taki obiekt jak krzywą, dajmy na to, że to będzie krzywa typu powierzchnia sfery, czyli taka kuleczka, możemy mieć także na przykład metabol, będzie inny rodzaj kuleczki, to wtedy zaznaczanie według typu zaznaczy mi tylko mesze i żadnych z tych obcych obiektów nie będzie zaznaczone. Tak to będzie działać. Więc jest to dosyć wygodne na przykład po to, żeby zaznaczyć wszystkie światła albo żeby zaznaczyć wszystkie armatury, jak w tym przypadku. Jest to takie grupowe zaznaczanie całości. Teraz, jeżeli wybiorę sobie następną opcję, to mogę zaznaczyć aktywną kamerę. W tym przypadku mam tutaj warning, ostrzeżenie, że nie znaleziono kamery. Ale jeżeli miałbym taką kamerę, dodam sobie tutaj kamerę jest jedna, zrobię sobie drugą, trzecią, czwartą. Kamerę mogę mieć dużo na scenie, działa zawsze tylko jedna, zawsze z nich tylko jedna jest aktywna, to mogę teraz wybrać sobie takie polecenie i zaznaczyć aktywną kamerę i widzę, że to jest ta. Świetnie. Teraz następna opcja to jest zaznacz mirror, takie, znaczy zrób mirror selection. I teraz to jest zaznaczenie, które służy do zaznaczania obiektów, które są najczęściej wewnątrz jakiegoś szkieletu, w rygach tak zwane. Ale przypuszczam, że dałoby się również zasymulować działanie tego polecenia dla obiektów, które będą miały takie same nazwy, ale będzie do nich dodane jeszcze coś. Więc może zmienimy kilka nazw na początek, aby było widać dokładnie, o co chodzi. Mam tutaj panel z obiektem i ten kostek, który teraz zaznaczyłem, nazywa się cube. Mogę go nazwać na przykład kostka.r. To będzie kostka leżąca po prawej stronie, a tutaj będzie kostka, która będzie leżała po lewej stronie. Nazwę ją sobie kostka.l. I teraz jak jest zaznaczona ta kostka.l, to chciałbym być może zaznaczyć obiekt, który ma w zasadzie tą samą nazwę, ale jest po prawej stronie, ma tą literkę R dodaną. Jeżeli wybiorę sobie taką opcję, to w tym momencie zaznacza mi się ten obiekt z literką R. To jest bardzo wygodne, zwłaszcza wtedy, kiedy macie na przykład kości ręki prawej i chcecie zaznaczyć kości ręki lewej. Ok. Następna rzecz, która jest dosyć ciekawa i bardzo fajna, to jest zaznaczanie obiektów losowo. A więc nie wiem, które obiekty będą zaznaczone. Czasami się takie coś przydaje. Na przykład, to jest oczywiście taki wyłom, ale pokażę Wam już teraz, jeżeli mam jakąś ścianę, która jest ścianą zbudowaną z bardzo wielu różnych elementów, na przykład tak jak tutaj z wielu różnych sześcianów, to mogę mieć tutaj zaznaczenie randomowe, czy też losowe niektórych ścian. Czasami się to przydaje do na przykład modelowania. Mogę na przykład szybko zrobić coś takiego i dostaję ciekawie wyglądający kształt. Oczywiście w trybie obiektowym również jest to dosyć przydatne. Pozwólcie, że zbuduję szybko dosyć dużo geometrii tutaj. Wystarczy tylko, że skopiuję ten obiekt, powtarzając tą operację i tak samo zrobię tutaj. Shift-D, ustawiam go sobie troszeczkę wyżej, a później powtarzam tą operację przez Shift-R. W tym momencie mam elegancko skopiowany obiekt. Więc teraz, gdybym chciał zaznaczyć losowe kostki z tej grupy, to wybieram sobie Select Random i bam, zaznaczone są losowe. Jest dodatkowy modyfikator do tego polecenia. To jest polecenie, które można zmienić później. Jest tutaj ilość zaznaczonych kostek. Oczywiście jest także coś takiego jak na przykład zarodek liczb losowych, dzięki któremu otrzymam zupełnie inny wzór przy tym zaznaczeniu. Więc zmieniając sobie zarodek losowy, mogę mieć różnego rodzaju zaznaczoną liczbę kostek, przy czym ta liczba kostek będzie wynosiła 50% z wszystkich obiektów. I teraz jeszcze jedną rzecz włączę, której teraz nie ma, show status bar. I w pasku stanu możecie zobaczyć, ile jest tych obiektów zaznaczonych. Mam tutaj objects 30 z 64. Tutaj są być może jeszcze jakieś inne obiekty, może jakaś kamera gdzieś się ukryła albo coś, a może po prostu nie jest to równiutko 50%.
Możemy popatrzeć, co będzie, gdybym na przykład miał 20% albo 10%. No w tym momencie widzę, że jest zaznaczonych 5 kostek. Jest to dosyć bliskie 10% z tego, co tutaj mam. A wszystkich obiektów widzę, że mam zaznaczonych 64. No więc teraz jeszcze raz zaznaczmy sobie na przykład 20% losowych kostek. Ustawiam tutaj wartość 20. Jeżeli nie podoba mi się ten wzór zaznaczenia, to zawsze mogę sobie zmienić wartością zarodka liczb losowych. Następna opcja, którą mam w menu, to jest zaznacz więcej lub mniej. Jeżeli zaznaczę sobie tutaj jakąś kostkę, to w tym momencie zaznaczenie więcej nic nie robi. Ponieważ aby takie coś działało, to te obiekty muszą być ze sobą połączone. W tym przypadku mogę to pokazać w trybie edycji na przykład. Załóżmy, że ta kostka jest podzielona. O właśnie, teraz wcisnąłem klawisz, którego nie powinienem był wciskać. Wcisnąłem W, aby przywołać to menu operacji specjalnych. To była taka pomyłka. Wybiorę sobie stąd subdivide. Powtórzę go kilka razy. Więc aby teraz zaznaczyć pozostałe ściany, zaznaczyć ich więcej, to wybieram sobie stąd znowuż polecenie select more i wybieram more. More, tak jak krzyczał agent Smith w Matrixie. Ten skrót, który to robi, to jest Ctrl z plusem na klawiaturze numerycznej. Dzięki temu mogę te obiekty, a raczej ściany, zaznaczać w coraz większej, że tak powiem, liczbie. Oczywiście z minusem Ctrl będzie zaznaczał ich coraz mniej. Tak to działa. Wracam teraz do trybu obiektowego. W tym momencie, jeżeli zaznaczę kilka takich kostek i wybiorę sobie takie Select More, w tym momencie to oczywiście nie działa, ponieważ są, jak mówiłem już, nie są połączone ze sobą. Teraz następna opcja, która jest tutaj, to jest Select Parent albo Child. W tym momencie oczywiście to nie będzie za bardzo działało, to jest nawias kwadratowy otwierający lub zamykający. Ale jeżeli miałbym jakąś historię z tymi obiektami taką, że jeden obiekt byłby zaparentowany do drugiego, na przykład ta kulka będzie zaparentowana do kostki, więc wciskam tutaj Ctrl P, parentuję. W tym momencie, gdy przesunę kostkę, przesuwa się również kulka, a kulka sama może chodzić gdzie chce. To teraz, jeżeli chciałbym zaznaczyć sobie jakiś zaparentowany obiekt, w tym momencie wciskam nawias w lewo i zaznaczam parenta. W tym momencie to jest obiekt, który jest parentem. Więc jeżeli mam gdzieś grupę takich obiektów i nie wiem dokładnie, które to są, a mogą być tutaj różne dziwne układy, to w tym momencie zaznaczenie, czy też wciśnięcie nawiasu w lewo kwadratowego powinno zaznaczać mi parenty. W tym momencie nie za bardzo to działa, ale teraz już działa. Oczywiście trochę dziwnie to działa. Ponieważ teraz wciskam i się nic nie dzieje, jak wcisnę nawias w prawo, zaznacza mi się tylko jedna kulka i nic więcej ciekawego. Popatrzmy jeszcze na te opcje, które tutaj są. Mam tutaj coś takiego jak zaznacz parent i child, ale w tym momencie ważne jest to, który to jest parent i który to jest child. To nie jest coś, co zaznaczy wszystkie parenty na scenie, niestety. Tutaj niestety jestem w połączeniu z tą kulką. Jeżeli wybiorę sobie na przykład taką kostkę, to ten nawias nie będzie działał, ponieważ on po prostu nie jest tutaj w żaden sposób parentowany, ten klocek. Ale jeżeli mam kulkę, która jest skopiowana na przykład ileś razy, one wszystkie są zaparentowane teraz do tego klocka, no to w tym momencie jak mam taką kulkę i wcisnę strzałkę, znaczy nie strzałkę, wcisnę nawias w lewo, to w tym momencie zaznaczam jej parenta. Nieważne gdzie on jest oczywiście. Tak samo tutaj mogę zaznaczyć parenta, tu mogę zaznaczyć parenta. Teraz jak spróbuję wcisnąć nawias kwadratowy w prawo, to w tym momencie zaznaczam wszystkie obiekty zaparentowane do danego obiektu. Więc jak mam na przykład taką kulkę, wciskam lewy klawisz, zaznaczam dla niej tę kostkę. Mam nadzieję, że to jest w miarę jasne, więc dotyczy to takich układów obiektów zależnych od siebie. Gdybym miał tutaj jeszcze coś innego, na przykład miałbym kostkę, która będzie zaparentowana do innej kostki w ten sposób i później skopiuję takie kostki i zaparentuję je też w ten sposób, to otrzymam taki łańcuch kostek, które są do siebie wzajemnie zaparentowane. Zobaczcie, one wyglądają w ten sposób. Ruszam tą, ruszam tą, ruszam taką. I teraz jak kliknę w taką kostkę, która jest na samym końcu tego łańcucha w hierarchii, to w tym momencie klawisz w lewo będzie zaznaczał mi obiekt, który jest parentem tego obiektu, który tutaj mam. Teraz kolejny parent i kolejny parent. Tak to będzie działało. Mam także jeszcze tutaj coś takiego, jak opcję, która nazywa się Extend Parent, to jest z Shiftem ten nawias kwadratowy otwierający, lub Extend Child. To jest nawias zamykający z Shiftem. Jeżeli teraz wezmę sobie na przykład z Shiftem wcisnę nawias, to będę zaznaczał kolejne obiekty w hierarchii obiektów, ale jednocześnie to zaznaczenie będzie pozostawało aktywne na obiektach już wcześniej zaznaczonych. Więc wystarczy tylko, że zaznaczę sobie jeden obiekt w hierarchii i z Shiftem mogę zaznaczyć całą hierarchię, która oczywiście prowadzi aż do tego pierwszego parenta. Tak to działa. W przypadku, gdy obiekt nie ma żadnego parenta, to po prostu nie będzie działało i nic nie zaznaczymy. Następna opcja, którą tutaj mamy, to jest Select Grouped i mam tutaj grupowanie według rozmaitych dziwnych rzeczy.
I teraz, jeżeli chciałbym spróbować tutaj coś zaznaczyć, to mogę na przykład zaznaczyć jedną taką kulkę i wiemy, że ta kulka ma parenta w postaci tego klocka. Jeżeli wcisnę Shift G, bo tak jest skrót na tę operację, to mogę wybrać sobie stąd na przykład parent, czyli zaznacz parenta tej kulki. W związku z tym zaznacza się ten klocek, który tutaj jest. Może tak być. Teraz, jeżeli mam na przykład zaznaczoną taką samą kulkę, która jest w tej grupie parentowanych obiektów i wybiorę sobie Shift G i wybiorę sobie na przykład siblings, to w tym momencie wybieram tak jakby rodzeństwo w hierarchii i to mi zaznacza wszystkie te kulki, które są na tym samym poziomie, zaparentowane do tego samego rodzica. To są po prostu jej rodzeni bracia i siostry, można powiedzieć. Jeżeli takie coś spróbuję zrobić ze zwykłym klockiem, Shift G, siblings, to w tym momencie zaznaczam wszystkie klocki, które są na tym samym poziomie hierarchii. Łącznie nawet z tym, który jest parentem jakichś innych klocków. Tak samo jak ten jest parentem kulek. Więc to działa dosyć ciekawie, ponieważ jeżeli zaznaczę kulkę i wybiorę sobie siblings, zaznaczam kulki będące podparentowane pod kogoś, ale nie kulki, które są podparentowane już pod kogoś innego. Mogę także zrobić jeszcze jedną rzecz. Na przykład tutaj, jak zaznaczę taki klocek i wybiorę sobie Shift G, to w tym momencie mogę wybrać Immediate Children. To są dzieci, które są zaparentowane tak jakby do tego jednego klocka. W związku z tym, że jest tylko jeden taki klocek, to on się zaznacza. Mogę także zaznaczyć coś takiego, jak wszystkie dzieci, wybierając po prostu children. I mam teraz zaznaczone wszystkie zaparentowane obiekty w hierarchii, nawet nie należące do tego samego poziomu. Więc cały łańcuch tutaj mógłby się zaznaczyć od tego miejsca, które poprzednio miałem jako aktywne. Inne opcje, które są w tym menu, popatrzmy, to jest zaznaczanie według typu, a więc jeżeli na przykład kliknę w taką kulkę i wezmę sobie Shift G Type, to zaznaczam wszystko, co jest meshem. Na dowód, jeżeli dodam tutaj sobie jakiś inny obiekt, który może być na przykład armaturą, to jest obiekt, który powiększę troszeczkę, aby było go wyraźnie widać, to jest armatura, tak wygląda. No to teraz, jeżeli chciałbym zaznaczyć tylko ewentualnie obiekty takie same jak ten klocek, który tutaj mam zaznaczony, to wiecie już, że zaznaczę wszystkie po prostu mesze, a nie armaturę. Ale gdybym miał tych armatur więcej i chciałbym je zaznaczyć, one byłyby w różnych miejscach, zaznaczam po prostu jedną z nich, wciskam Shift G, wybieram typ i ten sam typ obiektu jest wszędzie zaznaczony. Dosyć przydatna opcja, trzeba przyznać, i może się nam na pewno kiedyś jeszcze przydać w różnego rodzaju działaniach. To, co jeszcze mamy w tym menu, to jak widzimy jest tutaj pass, jest hook, color, mamy keying set, light type i to są wszystko opcje troszeczkę bardziej skomplikowane, które związane są z różnymi sytuacjami, które mogą nastąpić w Blenderze. Więc na przykład, jeżeli chcemy zaznaczać coś według kolekcji, to będziemy zaznaczali wszystkie obiekty, które są po prostu w tej samej kolekcji. W tym przypadku to jest coś takiego, co jest tutaj. Zróbmy sobie może nową kolekcję. Kliknę tu po prostu, wezmę sobie nową kolekcję. Szukam teraz, gdzie to jest, ale niestety muszę chyba to menu przewinąć do samego spodu i gdzieś tutaj z boczku kliknąć nowa kolekcja. Mam teraz nową kolekcję. Wszystkie te obiekty, które tutaj mam, mogę teraz zaznaczyć. Weźmy sobie po prostu, zaznaczmy jeden, Shift G, typ. Wszystkie są zaznaczone. I teraz przesunę je wszystkie do tej kolekcji. Ponieważ się zaznaczyły wszystkie, zobaczę, że w Outlinerze również są z takim kółeczkiem, które oznacza, że one są zaznaczone. Więc teraz biorę te obiekty wszystkie i wkładam do kolekcji. Jak widzicie, to nie działa, ale mogę nacisnąć teraz klawisz M i wybrać po prostu kolekcję 1001 i one wszystkie w tej kolekcji się znajdą. I wszystkie siedzą w tej kolekcji, jest tam ponad 99 obiektów. Zrobię teraz sobie nową kolekcję, pustą, kliknę w nią i teraz obiekt, który dodam, to będzie na przykład kula. I ta kula to będzie obiekt, który będzie siedział już teraz w tej kolekcji numer 2, ponieważ ona jest teraz aktywna podczas dodawania obiektu. Mogę takich obiektów sobie tutaj pokopiować kilka. No i teraz tak, jak zaznaczę na przykład taki klocek, to mogę zaznaczyć teraz Shift G i mogę zaznaczyć wszystkie obiekty, które są w tej samej kolekcji, co ten klocek. Jeżeli jakąś kulkę przeniósłbym do tej kolekcji pierwszej, a więc nacisnę M, wybiorę tą kolekcję pierwszą, to ona przy takim zaznaczaniu również się zaznacza, ponieważ znajduje się w tej samej kolekcji. No i tak to po prostu działa. Kolejna opcja, która tutaj jest w tym menu Shift G, to jest hook. Hook jest to takie narzędzie, które potrafi utrzymać jakiś obiekt, no gdzieś tam. Więc jeżeli chciałbym na przykład coś takiego zrobić, to niestety muszę mieć tryb edycji. Więc zauważcie, mam teraz wszystko tutaj zaznaczone. Mogę wcisnąć Ctrl H i dodać nowy hook do obiektu. Ten hook to będzie obiekt typu empty, który się tutaj pojawił. I on tutaj gdzieś będzie prawdopodobnie w środku. Włączmy sobie przezroczystość. Jak widzimy, siedzi w środku. Ten obiekt to jest taki jakby parent całej tej siatki. Ale jeżeli w trybie edycji wezmę taką siatkę i ją gdzieś przesunę,
to w tym momencie ten huk będzie poza. No i teraz, jeżeli chciałbym na przykład zaznaczyć cokolwiek takiego jak ten huk, wciskam Shift G i wybieram sobie huk. I mam zaznaczony obiekt, który jest właśnie takim haczykiem, takim hukiem, który był używany do zrobienia takiego dziwnego parentu do wierzchołków. Ok, inna opcja jeszcze, którą tutaj mogę mieć, to jest pas. W tym momencie ten pas związany jest z warstwami troszeczkę i myślę, że to jest coś, co jest znowu zaawansowane, ale możemy kliknąć tutaj. Mamy tutaj pasy i to może być coś, co jest związane właśnie z tym parametrem. Pas index to jest jego taki jakby indeks, numer czy coś takiego. Zobaczmy, to jest gdzieś tutaj. Weźmy sobie instancing albo relacje. O, tu jest pas index. I teraz tak, część z tych obiektów, na przykład ten ustawię sobie na wartość 2 i ten obiekt też ustawię na wartość 2. Ten ustawię na wartość 2. Mam takie trzy obiekty, one mają ten sam pas index. Jak zaznaczę jeden z nich i wybiorę sobie Shift G i wybiorę sobie teraz pas, to w tym momencie zaznaczają się wszystkie, które mają ten sam pas index. I jest to bardzo przydatne, jeżeli tych obiektów jest więcej i są rozrzucone gdzieś po scenie. Taki pas index to jest pewna wartość, którą mogę dodać do obiektu i która później może mi służyć do zrobienia z nim pewnych dodatkowych operacji, zwłaszcza w przetwarzaniu końcowym, czyli w postprocessingu. Zobaczę, co tu jeszcze mamy. Mamy także kolor, więc no, gdybym przykładowo miał jakieś materiały na tych obiektach, to mógłbym prawdopodobnie wybrać je według koloru. Weźmy sobie, sprawdźmy, czy można zrobić to na przykład dla obiektu za pomocą tego panelu Viewport Display. One tutaj mają swój kolor. Więc jeżeli zmienię teraz ten kolor na czerwony na przykład dla tych kostek, jak widzicie, one tutaj niespecjalnie są czerwone, mimo tego, że powinny być tak wyświetlane. Jeżeli włączę widok siatki, również nic się ciekawego nie zmienia. No jest to po prostu wyświetlanie w viewporcie. Jest to tryb wireframe, w związku z tym teraz nic nie zobaczę, ale tutaj również widzę, że nic nie widać. Więc spróbujmy może zrobić coś innego. Ten kolor tutaj rzeczywiście jest inny i jeżeli zmienię sobie sposób wyświetlania na kolor obiektu, więc weźmy sobie coś takiego jak object, to w tym momencie będę widział te kolory. Jeżeli jakiś inny obiekt będzie miał dokładnie ten sam kolor, tylko muszę go skopiować, aby był dokładnie ten sam, więc naciskam Ctrl-C na kolorze, klikam jakieś inne obiekty, wciskam Ctrl-V, więc skopiowałem. Oczywiście to jest obiekt aktywny, więc tylko on się zmienił. Tutaj też skopiuję i tutaj skopiuję ten kolor. To teraz, jeżeli zaznaczę sobie jeden z takich klocków i chciałbym, aby zaznaczyć również wszystkie inne klocki, które mają taki sam kolor, jeżeli chodzi o ten viewport, to biorę sobie teraz Shift-G i wybieram kolor. I one się również tutaj zaznaczyły, jak to widzicie w widoku siatki. Bardzo przydatna opcja, mogę zaznaczać obiekty, które mają ten sam kolor, więc jeżeli na wasze drzewa na przykład w scenie będą miały zawsze kolor zielony, jeżeli chodzi o to ustawienie, a na przykład cegły będą jakieś inne miały, czy budynki będą miały kolor czarny, zawsze według koloru możecie zaznaczyć te obiekty po prostu grupowo. Ostatnia opcja tutaj, która jest, to jest Light Tap i Keying Set. Keying Set jest to coś, co jest związane z grupą kluczy, które można dodawać do animacji i dotyczy to szkieletów, więc jest to temat zaawansowany, nie będę teraz o nim mówił. Mamy także coś takiego jak Light Type, no i to jest po prostu zaznaczanie według tego samego typu światła. Więc na przykład, jeżeli będę miał dodane do sceny jakieś światło, które będzie typu Point, to światło wygląda jak takie podwójne, zobaczcie, przerywane kółka i będę miał jeszcze jakiś inny rodzaj światła, na przykład światło typu Spot, to są takie stożki, no to jest jasne, że mogę po prostu zaznaczyć jeden z takich stożków albo jedno z takich świateł, wybrać Shift-G i zaznaczyć takie same typy światła. Bardzo szybko wtedy mogę zaznaczyć wszystkie lampy w fabryce, którą buduję, albo na przykład wszystkie źródła świata, które są w jakimś pokoju, które chciałbym wymodelować. Myślę, że to jest wszystko, co dotyczy tego menu. Opowiedziałem z grubsza przynajmniej o wszystkich ustawieniach, oprócz tych ustawionych na Keying Set. O tym nie wspominałem i na razie nie będę o tym mówił. I teraz mamy jeszcze inne opcje tutaj. Mamy tutaj jeszcze dodatkowo w tym menu Select Linked i mamy tutaj Object Data, Material, Instanced Collection i różne inne rzeczy. Więc tutaj chodzi o to, że mogę wybrać obiekty, które są ze sobą połączone w jakiś dziwny sposób. Na przykład, jeżeli mam coś takiego jak instancję kolekcji, zróbmy sobie tutaj szybko nową kolekcję, niech to będzie kolekcja trzecia. Do tej nowej kolekcji pozwólcie, że dodam teraz na przykład torus, który jest tutaj, jest taki mały, tylko powiększę, niech on sobie stoi jakoś tak na ukos, o w ten sposób, i dodam jeszcze stożek. To gdybym w tej kolekcji miał takie właśnie dwa obiekty, to mogę zrobić z nich instancję. I teraz instancję kolekcji robi się bardzo łatwo, zauważcie, że to jest kolekcja trzecia. Biorę sobie Shift A, dodaję nowy obiekt, dodaję instancję kolekcji trzeciej i mam teraz te obiekty tutaj dodane. Po prostu mogę z nimi robić co chcę. I teraz jeżeli chciałbym na przykład zaznaczyć takie obiekty, to wciskam Shift G, nie przepraszam, nie Shift G, tylko biorę menu Select i wybieram sobie zaznacz zlinkowane
obiekty, które są instancjami kolekcji. Bach. I mam od razu zaznaczone te dwa. One są takim dziwnym kolorem zaznaczone. Zauważcie, nie mogą być aktywne. Są troszeczkę bledsze. To dlatego, że są po prostu zablokowane. Nie można ich edytować. One nie mają tutaj żadnego innego trybu jak tryb obiektowy. To są po prostu instancje kolekcji, która jest tutaj. Fajne jest to, że jak ja tą kolekcję zmienię, to zmienia się również instancja. Więc za jednym zamachem zmiany uczynione na przykład w tym stożku będą widoczne w każdym innym miejscu. Czyli jeżeli tutaj na przykład ściąłbym ten wierzchołek, to w tym momencie mam ścięte wszystkie trzy stożki. To jest bardzo fajna opcja edycyjna. Ale jeżeli chcę zaznaczyć te instancje kolekcji, to po prostu biorę sobie to menu, select linked, instanced collection i bam. W tym przypadku nic się nie zaznaczyło, tylko ten obiekt był zaznaczony. W związku z tym nie była to żadna instancja, dlatego nie zaznaczyłem żadnych innych instancji. Ale ten jak kliknę i wezmę sobie select linked, instanced collection, to on się oczywiście zaznacza również ten drugi. Tutaj mam jeszcze parę innych rzeczy w tym menu. Weźmy sobie object data na przykład. Co by było, gdybym na przykład zamiast takiego obiektu i kuli, która jest tam gdzieś włożona pod nim, zobaczmy, który to jest obiekt. Przypuszczam, że on będzie w tej grupie gdzieś. Wcisnę kropkę, aby się na nim ustawić. To jest ta sfera. To jest sfera 006. Może być tak, że ta sfera 006 ma za sobą związaną siatkę wierzchołków, która nazywa się na przykład sfera 006. Mogę to zmienić na przykład na nazwę ast jakąś. I teraz ten obiekt, który tutaj jest, czyli sfera 006, może mieć tą siatkę, ale również może mieć tą siatkę inny obiekt, na przykład inna sfera, na przykład ta. Sfera 005 w trybie obiektowym, to nie wiem, która jest, kliknę, zaznaczę, zobacz, o, to jest ta mała sfera, która jest tutaj, powiększa ją trochę. Teraz ta sfera to jest obiekt, ale mogę wymienić w tym obiekcie siatkę. Jeżeli chcę takie coś zrobić, to w panelu danych obiektu, zamiast siatki sfera 005, wybieram sobie siatkę tego obiektu ast coś tam. Wystarczy, że wpiszę tylko as w szukaniu i od razu mogę zmienić siatkę. No i zobaczcie, co teraz. Teraz mam dwa różne obiekty, które nazywają się sfera 5, sfera 6 i każdy z nich ma tą samą siatkę w środku. Czyli każdy z nich jest dokładnie tym samym obiektem. Oczywiście na tych obiektach może być coś takiego jak skala, a więc mogę je skalować na przykład, mogę je obrócić, nie ma żadnego problemu, ale wewnętrznie struktura tych obiektów jest taką samą siatką. I teraz jak zaznaczę jeden z tych obiektów, to mogę użyć tego menu Select Linked i wybrać sobie coś takiego jak Object Data. W tym momencie linkowane dane obiektu zaznaczają wszystkie obiekty, które są dokładnie z takim samym podlinkowanym typem danych. Co jeszcze mamy w tym menu? Popatrzmy. Mamy tutaj również materiał, a więc gdybym miał jakiś materiał, który byłby na przykład na tych wszystkich kostkach, zmieńmy im kolor w materiale, na przykład na jakiś czerwony, weźmy sobie tutaj surface, ustawmy im czerwony kolor i tak samo spróbujmy zrobić to, aby w viewporcie był widać czerwony kolor. I teraz tutaj jakby nie widać, żeby coś się zmieniało, to dlatego, że w shadingu mam ustawiony object, powinien mieć texture, to teraz widzę, że tekstura ma tylko ten klocek. Jeżeli dam Ctrl L i wybiorę materials, łączę wszystkie te materiały z tymi obiektami. I teraz tak, jakbym chciał zaznaczyć któryś z tych obiektów, to na przykład wybiorę sobie ten i teraz zaznaczam połączone z nim obiekty, które są z takim samym materiałem. Bach. I mam zaznaczoną od razu całą kolumnę. Mam nadzieję, że to jest dosyć jasne. Jeżeli będę miał gdzieś obiekty, które mają ten sam materiał, to w ten sposób mogę je właśnie wszystkie zaznaczyć. Co jeszcze jest w tym menu? Popatrzmy. Jest jeszcze wbudowana biblioteka z object data. To są obiekty, które pochodzą z jakiejś biblioteki, a więc z jakiegoś innego pliku. Dobra, i to jest chyba wszystko, co dotyczy tego menu. Ostatnia opcja, którą tutaj mam, to jest jeszcze select pattern. Jest to bardzo fajna opcja, ponieważ zauważcie, każdy z tych obiektów ma swoją nazwę. Każdy z nich nazywa się na przykład cube i później jest numer. Ale niektóre z tych obiektów mogą nazywać się jakoś inaczej. Więc gdybym teraz chciał zaznaczyć wszystkie obiekty, których nazwa zaczyna się od czegoś na przykład szczególnego, na przykład takiego jak cube, no to muszę wybrać select pattern i teraz wpisuję wzór. Jak dam gwiazdkę i wcisnę enter, zaznacza się wszystko, ponieważ wszystko pasuje do gwiazdki. To działa troszeczkę tak jak zaznaczanie plików w Linuxie. Jeżeli jesteście tego świadomi, to już wiecie, o co chodzi. Natomiast te osoby, które nie są, to już tłumaczę. Jeżeli podam jakąś nazwę tutaj, na przykład wpiszę literki C, U, B, E, no to zaznaczę w tym momencie tylko jedyną kostkę, ponieważ tylko jedna kostka się w ten sposób nazywa. Ale mogę na przykład zaznaczyć kilka więcej. Na przykład jak wpiszę CUBE, później dam kropkę, później wpiszę 0 i teraz pozostałą część wszystkich możliwych nazw zastąpię gwiazdką. To w tym momencie zaznaczę wszystkie kostki, które mają 0 w swojej nazwie. Jak widzicie, jest ich tutaj trochę, ale już na przykład ta kostka, która jest tutaj, zaznaczę ją teraz, zobaczmy jaką ma nazwę, nazywa się cube100, a więc nie pasowała ona do tego wzoru cube.
0 i gwiazdka. Mogę również zaznaczyć kostki, które na przykład będą od 110 do 119. Na przykład, proszę bardzo, cube zaznaczam i tu będzie 100 i później gwiazdka. I w tym momencie zaznaczam wszystkie obiekty, które są, no powiedzmy, że 110, 111, 112, ale również 150 niestety też. Więc gdybym chciał zaznaczyć wszystkie, które są naście, to musiałbym napisać tutaj 1, 1 i dopiero wtedy gwiazdka. I teraz zaznaczam tylko obiekty, które są od 110 do 119, ponieważ tylko one mają dwie jedynki w swojej nazwie. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Tutaj jest jeszcze taka podpowiedź mała, że mogę zaznaczyć i jest case sensitive albo insensitive, więc teraz, jeżeli ta opcja nie jest włączona, to mogę również napisać małymi literami cube i to będzie dalej działało. Ale jeżeli spróbuję włączyć wrażliwość na wielkie litery, to tego typu opcja już nie działa, ponieważ nie ma tutaj cube'ów, które nazywałyby się, zaczynając nazwę z małej litery. Mogę jeszcze zaznaczyć coś takiego jak extend, więc jeżeli wyłączę tę opcję, zaznaczam te cube'y, to teraz one się zaznaczyły. Ale teraz, jeżeli dam tutaj dwójkę na przykład, wcisnę enter, to zaznaczę dodatkowo jeszcze jakieś inne. I to zaznaczenie powinno się rozszerzać, ale niestety tak nie jest. Jeżeli wyjdę z tego zaznaczenia i spróbuję użyć go jeszcze raz, to dopiero teraz będę mógł zaznaczyć kolejną maskę, która doda do mojego zaznaczenia kolejne kostki. Gdybym chciał zaznaczyć kostki na przykład o numerach 50, to wybieram sobie teraz cube i tutaj byłoby na przykład coś takiego jak 5 i gwiazdka. Tutaj jest jeszcze jedna rzecz, którą mógłbym wpisać zamiast gwiazdki. I jak widzicie, mogę użyć znaku zapytania, mogę użyć nawiasu, aby określić litery, które chciałbym mieć w nazwie, mogę użyć gwiazdki. I nawet jest tutaj wartość podana i jeżeli takie coś wpisuję, to niestety nie działa. Spróbuję wymienić te litery wszystkie, które mogą tu być, na przykład takie. No i proszę bardzo, niestety nie działa. Z jakiegoś powodu. Natomiast myślę, że to jest być może błąd i że powinno to działać w przyszłości, więc sprawdźcie za jakiś czas, powinno być już wszystko ładnie. Myślę, że teraz już wszystko powiedziałem o tym zaznaczeniu, ale nie jest to wszystko, co dotyczy zaznaczenia, ponieważ w trybie edycji również można zaznaczać i tam są nowe tryby, których tutaj nie mieliśmy okazji zaobserwować. Więc będzie jeszcze tutorial na temat zaznaczania w trybie edycji. Tymczasem dziękuję Wam i do zobaczenia.